Gezik, Bagdowska, Anna, córka Mieczysława. Pani Czepanko, Grażyna, córka Tadeusza. Pani Czerwińska, Katarzyna, córka Andrzeja. Pan Czerwiński, Jacek, syn Jerzego. Pan Rążkowski, Piotr, syn Hubert. Pan Fajker, Józef, syn Stefan. Pani... Złoty medal dla zasługi dla wolności. Dziękuję bardzo. To moje medal. Jest to bardzo ważne wyróżnienie. Gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Jest to dla mnie zaszczyt, a także możliwość osobistego spotkania się z Państwem i podziękowania w imieniu wszystkich mieszkańców województwa. Jedną z ważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi realnymi niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych nadzwyczajnych zagrożeń powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. Wypływa ona z ukształtowanych przez cywilizację i przyjętych za powszechnie obowiązujące norm zwyczajowych i prawnych, których podstawowym celem jest umożliwienie człowiekowi realizację jego najważniejszego prawa naturalnego, prawa do bezpiecznego życia.